z mojej wycieczki do Włoch. Jak widzicie, znowu jestem ubrany w outfit rowerowy. No a dzisiaj ten outfit w specjalnym miejscu znajduje się właśnie w miejscowości Spiazzi, coś takiego, nie wiem jak to się wymawia po włosku. Dojechałem tutaj samochodem z Malczesiny, około 30 km drogi po serpentynkach, ale widoki rekompensują tą jazdę. Zresztą zobaczcie sami za mną. Tam jest masyw Monte Baldo. I na ten masyw Monte Baldo dzisiaj ja na moim rowerku będę sobie wjeżdżał tutaj ze Spiazzi. To jest około 20 km i jest to część trasy, którą można zrobić, bo cała taka z barem fajnym na dole z rejonu Afi ma około 37 km. Trasa jest asfaltowa, 2 km ostatnie to shooter, więc w zasadzie każdy sobie może spokojnie tutaj wjechać. Jak z trudnością trasy jeszcze nie wiem, to się okaże na górze. Ja jadę jak zwykle na moim sprzęcie, czyli na Giantiku Roamie. A dzisiaj ze mną na drugim rowerku, tylko że elektrycznym, będzie jechał mój 10-letni syn. Mam nadzieję, że nam się uda wjechać i że będę wam mógł pokazać widoki z góry. Na razie są tam chmury jak widać, natomiast mam nadzieję, że pogoda się potem poprawi. Auto zaparkowałem sobie tutaj na parkingu. Parking mały, ale jakieś 30-40 samochodów spokojnie wjedzie. I co ważniejsze, dla wszystkich parking jest bezpłatny. Także zostawiacie auto, wypinacie rower, no i macie 20 km, czyli jakieś według Google'a 2 godziny jazdy do góry. Dobra, widzimy się w takim razie później albo z trasy, albo już z samego Monte Baldo. Trasa wygląda w ten sposób. Zobaczcie, jakie mega fajne widoki. Domek z panoramą. No w zimie pewnie już trochę ciężko, ale dla mnie klimat super. Asfalt nówka sztuka, także pod tym kątem jest rewelacja. No i co, 2 km za mną, jeszcze raptem 18. Krótka pauza na podziwianie widoków, a przy okazji zobaczcie, tutaj już z góry nam ktoś wraca. Teraz jestem na wysokości około 1100 metrów. No i tutaj taka mapka, którą wam chciałem pokazać. Tutaj 2200 metrów, czyli ten punkt, do którego się udajemy. A ja jestem w tej chwili tutaj w tym miejscu. Tutaj już przejechałem, a ruszyłem o tutaj ze Spiazzi. Także 8 km za mną. Jakieś info na ten temat. Tutaj, jakbyście chcieli wiedzieć, to po połowie 7 km, 8 mamy restauracyjkę i bar, także w połowie drogi na górę prawie takie alkaciatore, bar, można się zatrzymać i się coś napić. Elektryk syna sprawuje się świetnie, jak widzicie przejął ode mnie plecak, bo u mnie troszkę gorzej, no ale widoki są takie, więc rekompensata tego zmęczenia. Ale też powiem szczerze, ja czuję zadowolenie, że już mi się udało tutaj wjechać, czyli praktycznie 600 metrów wznosu jest za mną. Jadę dalej. Dobra, trochę panoramy za mną. O, tak to wygląda. 1300 metrów. Proszę, tak wygląda widok z 1300. Zaczyna się robić mniej drzewek, więcej łąk, trawki, trochę kamyczka. Proszę, tak, domki, taka zabudowa, a tam młody na elektryku na luzie sobie ciśnie. Ja tutaj teraz akurat taka prędkość, tu jest prawie płasko, jakieś 4-5%. No ale po wjechaniu już tych prawie 700 metrów do góry nie jest to łatwe. 1400 metrów i zobaczcie, ośla łączka, stok jakiś mały z wyciągiem. Jakbyście chcieli skrócić jeszcze trasę, to zobaczcie, jestem tutaj, mega duży parking, jest restauracja chyba czynna nawet i
w tym momencie, jak wyjedziecie na 1400, no to zostaje wam 700 do góry i jakieś mniej więcej 10 km jazdy. Także, no ale jak widzicie, trzeba się trochę zmęczyć, żeby się tu pojawić. Tam już u góry widać resztki śniegu. Elektryki rządzą. Aktualizacja widoków. Wygląda to w ten sposób. Tutaj ścieżka, która teoretycznie nazwana jest jako rowerowa. Okej, pod MTB spoko, ale ja nie mam 3 godzin, żeby się po tej ścieżce MTB przejechać, bo to na pewno nie będzie 2 godziny do góry. Zobaczcie, jak ona idzie mocno w dół i tam potem do góry. Tam to myślę, że dla największych kokciarzy podjazd zrobiony. Ale tutaj taka całkiem fajna polanka. Mały update. Zakaz wjazdu za mną. Także od tego punktu jest około 2 km do szczytu. I tu jak widzicie ostatni parking, niezbyt duży, ale do tego miejsca można dojechać autem i 2 km potem czeka was, czy to spaceru, czy roweru, żeby dostać się na szczyt Monte Baldo. Ok, słuchajcie, został mi kilometr wjazdu. Jak widzicie za mną szutrowo, a wysokość taka. Także praktycznie, o, został mi tam ten kawałek. Szosą to bym się tutaj nie wybierał, bo są miejsca, że te moje gravelowe oponki giantowe tutaj grzęzną. Także na pewno szosa to nie jest dobry pomysł. I bajkiem spoko, ale no nie jest łatwo. Powiem wam szczerze, nie jest łatwo. To jest mój trzeci taki poważny wyjazd rowerowy w tym roku. Zrobiłem najpierw 70 km do Brennej. Przedwczoraj tutaj pętlę dookoła gardy. 150 km, która jest już na moim kanale i możecie ją również obejrzeć. No i dzisiaj Monte Baldo. Na razie 24 km w nogach, ale jakieś już grubo ponad 1,5 km przewyższenia pokonane. Jedle. Widok w dół. Tam jezioro, natomiast o, tutaj akurat możecie zobaczyć, jedzie sobie kolejka na dół. Natomiast no, jest taka lekka mgiełka, chmurka. Także no, dzisiaj nie za bardzo widać. Jak to wygląda u góry, zobaczcie. W ten sposób. Tam można jeszcze podejść kawałek do góry, tam kawałek do góry. Tu jest taki Skywalk Monte Baldo. Powiedzmy wodny bar. Raczej ceny normalne, barowe. Mam wrażenie w ogóle, słuchajcie, że jest taniej niż w polskich górach, bo za piwo, kolę półlitrową i pizzę zapłaciłem 15 euro. To chyba w Szczyrku, w tym śmiesznym Mountain Resort, który kupili Słowacy, jest chyba kurde drożej. Także nie wiem. Tu jest wejście do stacji kolei. Za mną taki piękny widok. Co do samej trasy rowerem, 2 godziny 17 minut mam czas, ale nie zatrzymałem treningu, więc mi to zajęło 2 godziny 5 minut, a do przejechania było 25 km, także nie 19, tak jak Google twierdził na dzień dobry, bo Google Maps na dzień dobry stwierdziło, że na końcówce mam się wbić, słuchajcie, szlakiem pieszym. I chyba nawet gdybym miał elektryka i to takiego, nie wiem, 80 Nm, to chyba by się nie dało podjechać, bo tam po prostu praktycznie było to pionowe. Także 2 godzinki do zrobienia. Syn elektrykiem zużył 40% baterii do góry w Liwie damskim, który ma baterię 400 Wh. A jest lekki, ma 30 kg. Także praktycznie jak ktoś będzie ciężki, no to jest opcja, że prawie całą baterię wykorzystacie. Całkiem szczyt Monte Baldo. To jest tam za mną. Ja się tam oczywiście nie pcham już dzisiaj, bo no to by było nie do zrobienia. Przynajmniej dla mnie dzisiaj z synem.
Pewnie niektórzy tam spokojnie sobie rowerkiem jadą. Na pewno się da i da się pewnie też fajnie tutaj MTB zjechać. Zresztą tak jak widzę, to tych tras tutaj jest pooznaczanych mnóstwo. No mi się góra podoba. Cieszę się, że nie wjechałem tutaj tak jak 95% pewnie ludzi, czyli kolejką, tylko jednak na rowerze i udało się to zrobić w ciągu 2 godzin, więc w całkiem dobrym czasie, tak mi się wydaje. Co mogę powiedzieć? Górka pozwala na to, żeby w zasadzie każdy spróbował swoich sił, bo jest kilkanaście tych parkingów po drodze, na których możecie ten rower zdjąć z auta i zostawić samochód sobie i sobie jechać. Najbliżej to jest, tak jak mówię, końcówka Szutrowa, 2 km około. Później poniżej około 6 km rowerem. Jeszcze niżej około 10, 15, 19, 20, 25. I tak na sam dół, aż do 40, jeżeli byście chcieli całkiem z prawie płaskiego terenu zaczynać w rejonie AFI, to tak to tutaj wygląda. Ta opcja, którą ja wybrałem, wydaje się sensowna. Da się to zrobić tam i z powrotem w 3 godziny. Zresztą jak zjadę na dół do auta, to dam wam znać, ile wyszło finalnie. A teraz zapraszam do pooglądania widoku z Monte Baldo. Tutaj taki drugi bar. Tam zobaczcie, stoi wagonik kolejki, chyba ten taki jeden z pierwszych, które tutaj jeździły. No i w tamtą stronę szlak pieszy na szczyt Monte Baldo. Zobaczcie, ile tam jeszcze u góry śniegu leży. Zresztą spójrzcie tutaj, w tych zacienionych miejscach również ten śnieg jeszcze się pojawia. Dzisiaj mam akurat super pogodę, także fakt faktem, nawet jak stoję, to nie jest mi potrzebna bluza. Wziąłem sobie co prawda na zapas, ale nie ma potrzeby. Tutaj stacja kolei. Tak to wygląda. Idę zobaczę jeszcze widoczki z drugiej strony. A tam jakby tu chciał, to jest opcja kupić sobie schronisko albo coś takiego. O, i wjeżdża koleja. Tak ona wygląda. Obraca się w trakcie jazdy. A tam na dole. Samochodzie. Zjechaliśmy na dół. Całość zajęła 3 godziny 15 minut i wyszło coś 49 km z jakimiś tam drobnymi błędami na trasie. Także nie 19, a 25 do góry. Ponad 2,5 km ostatnie to jest shooter i to taki gruby. Sam rozciąłem trochę oponę, natomiast mleczko załatwiło temat, więc na górze uważajcie i jak faktycznie chcecie wjechać na samą górę pod stację kolejki, a tam jest coś do jedzenia czy tam do wypicia na górze, to polecam jednak mimo wszystko zaopatrzyć się albo w dętkę, no albo faktycznie jechać na bezdętkowym systemie. Przewyższenie całkowite 1863 metry, zwiększenie poziomu, tak powinienem powiedzieć, więc no całkiem nieźle. Na powrocie jest, nie wiem, 3,5 do 4 nawet kilometrów również wzniosł, bo to tak zaczynamy z tego spiacji. Mamy 2 km w górę i potem jest zjazd, potem jest trochę płasko i znowu taki zjazd.
I potem wyjeżdżamy maksymalnie chyba na 1660 metrów bodajże, z tego co kojarzę. I zjeżdżamy w dół na 1511 i wtedy znowu jedziemy na górę na te 1800 coś. Pod tą stację górną kolei. Także pamiętajcie, że jeżeli jedziecie e-bike'iem, no to żeby sobie odpowiednio zabezpieczyć koniec i mieć tej baterii na tyle, żeby na tych ostatnich wzniesieniach wam ten rower pomógł, bo jak nie, no to możecie się ciężko zdziwić. E-bike, na którym jechał mój syn, zużył 60%, 65% chyba baterii, także jeszcze tam zapas był, natomiast syn jest lekki. Jakby na tym e-bike'u jechała taka osoba mega, mega ciężka, nie wiem, w okolicach tych 120 kg, to podejrzewam, że na końcówce byłoby kiepsko. Dla kogo to jest wycieczka? Dla ludzi, którzy chcą na Monte Baldo, mają e-bike'a i fajnie, super zjazd, można się rozpędzać do 40, 50, 60 km na godzinę i to na pewno każdemu z was się spodoba. Dla osób, które po prostu jeżdżą na rowerze i uwielbiają, no to też polecam, bo widoki po drodze są rewelacyjne, miasteczko Spiazzi piękne. Po drodze jeszcze kilka pomniejszych takich wiosek, gdzie taki slow life się odbywa, się znajduje. Także to jest druga grupa osób. No i trzecia dla entuzjastów, którzy po prostu chcą tak jak ja sobie wjechać. Ja nie jeżdżę jakoś mega dużo na rowerze, ale lubię. Co do trudności, ja się trochę zmęczyłem, ale nie tak, żebym umierał całkowicie. Starałem się jakoś w miarę tą prędkość trzymać na sensownym poziomie. Całkowita średnia z całej trasy tam i z powrotem wyszła na poziomie 15 km na godzinę. Nie wiem, czy to jest dobrze, czy nie. Pewnie mistrzowie świata szosowi na pewno wyśmieją teraz i powiedzą, że a, to wolno było. Ale no słuchajcie, ja tak jak mówię, jeżdżę na rowerze sporadycznie, lubię, mogę zrobić po płaskim 100 km, nie stanowi to problemu. Tutaj te no, prawie 2000 metrów zwiększenia poziomu daje o sobie znać i dodatkowo mój napęd, no ja mam tam 2x11 w roamie, no to powiem szczerze, że były miejsca, gdzie żałowałem, że mam tam bodajże 32 z przodu zęby, a nie na przykład 22, bo brakowało trochę, naprawdę można by było jeszcze mieć zapasu. Także no tak to wygląda, jeżeli chodzi o podsumowanie. Jeżeli vlog wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Pytania w komentarzach śmiało zadawajcie, odpowiem na tyle, na ile będę w stanie. No i koniecznie zasubskrybujcie kanał, bo takich tripów na pewno pojawi się więcej rowerowych również. Zaczynamy tutaj z synem troszkę więcej jeździć, zwiększamy intensywność powoli, także mamy kilka ciekawych punktów do odwiedzenia, również w Polsce, nie tylko za granicą, z rowerami, także na pewno nie tylko zwykłe takie tripy i hotele all inclusive, ale też trochę sportu i gór w najbliższym czasie na tym kanale się pojawi, także zapraszam do subskrypcji. Na dzisiaj kończę, jadę się wykąpać, wypić piwo, zjeść kolację i odpocząć. Pozdro!